witajcie moi drodzy z tej strony Kina. Witam was w randomowym odcineczku z gry Venture Kit. Ci, którzy słyszą już po prostu i widzą zresztą to, co się dzieje na ekranie, ci, którzy są starsi, kojarzy się im to najprawdopodobniej bardzo dobrze, tak jak i mnie. Ze starymi dobrymi grami, po prostu te pierwsze konsole, czy też granie na automatach i tak dalej. To jest bardzo ten styl. Ja sobie grałam ostatnio na live, natomiast myślę, że zaczniemy nową grę na easy. Gra jest prosta, słuchajcie, jest to prosta. Gra jest grą w starym, dobrym stylu, czyli jak umrzesz, to cię cofa. Są główne jakby checkpointy, natomiast one są co ileś salek, plus sterowanie jest takie, że spacją się strzela, kontrolem się, co musiałabym spojrzeć dla pewności, kontrolem się skacze, strzałeczkami się chodzi. Bardzo łatwo pomylić tutaj skok ze strzałem. Nasz Venture Kit tutaj radzi całkiem nieźle. Ja mam, słuchajcie, z tą grą jeden taki dość konkretny problem. Ci, którzy byli na live, mieli możliwość go zobaczyć. W momencie, kiedy wchodzę w menu postaci, a w to trzeba wejść, jak dostajemy kolejną broń, żeby jej użyć, to OBS grę mi wywala. I to tak wywala totalnie, więc... Powiem się, że nie będę w stanie całej gry wam zaprezentować ani w formie nagrań, bo w tym momencie to również tak działa. Chyba, że spróbuję nagrywać czymś innym, może coś tam jeszcze do nagrań mi zostało i może to nie będzie wywalać gry. Muszę w ogóle zobaczyć, jak ona sobie tutaj działa bez nagrywania. Bo nie ukrywam, że grałam sobie w grę zanim ją wam pokazałam na strumyczku, grałam w nią sobie, no, możecie zebrać mi życie. Co za pająk. Grałam w nią sobie raz i nie szło mi najlepiej. To jest chyba jedna z tych mniejszych gier, gdzie gra na streamie wyszła mi lepiej. Na szczęście tutaj powinien być zapis od wejścia do jaskini właśnie. No, ale straciliśmy życie, jedno z pięciu żyć. Bo kiedy wpadamy na kolce, tracimy tak życie totalnie. Chyba coś podobnego jest w spelunki? I oczywiście jak stracimy życie, to wszystko od nowa. Krycika na szczęście możemy olewać. Powiem sobie, mnie to martwi, bo zostało mi ostatnie serduszko. No chowaj się, dziadu, chowaj się. Dobra. Przepraszam, że tak od razu ten, ale... Udało mi się ten sekret znaleźć na live'ie. To był jedyny sekret, który mi się udało znaleźć, także... Co by się ktoś nie napalał? Jeszcze nie wiem, po co są monetki. Ale jeśli ktoś się orientował, to może mi dać znać. Gierka jest oczywiście dostępna na Steamie, także jeżeli kogoś zainteresuje, to... to polecam się zapoznać. Nie musiało mi sięgnąć. To, co widzieliście, to było właśnie życie. To jest coś, co mi się bardzo podoba, kojarzy mi się to ze starymi, dobrymi produkcjami, gdzie właśnie życie wyglądało w ten sposób. Tak, to nam spowalnia czas, jeżeli ktoś się zastanawiał.
I tak zmarnowałam to, jeśli ktoś się zastanawiał. Nie zastanawialiście się, prawda? Jak wpadłeś do wody, ty ciuć mogu, ty! Znaczy chciałam się, żeby ten, żeby to zebrać, nie? Żeby nie zmarnować. Chyba nie mieliście wątpliwości, prawda? Tutaj liczę na to, że nie mieliście ich. Tu są przestanąć, dobra. Liczyłam, że coś wyrzuci. Jeżeli zastanawiacie się, po co są różowe kuleczki, to też nie wiem. Nie doszłam do tego. Opa. Bo ja dobrze pamiętam, to niedługo dojdziemy do bossa. Ogólnie 2 HP. Szał nie ma, ale tragedii też nie. Tak. Nadszedł ten moment. Ten boss nie jest jakiś super trudny, tylko trzeba mieć szczęście i dobrze stanąć. Dobra, możemy sobie stanąć w tym miejscu i przez pierwszą fazę bossa po prostu go bić w ten sposób. Co też uczynię. Bardzo emocjonująca walka, nie ukrywajmy. No spoko, fazą się niedługo zmieni. Hop, saksa, ręka, normalnie jak nasz Watsonek. No i tak, tu mamy drugą fazę bossa, trzeba nie wejść w te pierwsze kuleczki, w co oczywiście zawsze czynię. Szczerze myślałam, że mogę tu stać, ale nie mogłam. Trochę do nie powiem czego unikam tych kuleczek. Ale tak, udało mi się pokonać bossa. To raz na szczęście nie siekło, aczkolwiek nie ukrywam, że kiedy widziałam to po raz pierwszy, to miałem takie... Zostało mi chyba, pamiętam, jedno serduszko i miałam takie... Jak to mnie zabije, to ja nie mam pytań. Spotykamy dziwnego pedofila z opaską na oko, który daje nam bumerang, którego, jak mówiłam, nie będziemy mogli użyć. No. Bo jestem zdolna. Ale macie przynajmniej pokazówkę, jak to działa. A bumerang tam ma określoną liczbę użyć. Natomiast słuchajcie, tutaj już się zaczynają schody. Nie wiem, czy tego ziomka da się zabić, bo nawalałam na początku w niego bardzo i... No niewiele mi się to zdało. Wydaje mi się, że to jest po prostu taki typ cholery, nad którą trzeba skakać. Nie wiem, czym rozwalić te skrzynki. Możliwe, że bumerangiem. Ale jak mówiłam, testować nie będzie. Jezus Maria. I tu już się oczywiście zaczynają bardziej takie zmyślne rzeczy. A oczywiście jak ostatnia dupa, teraz życie po prostu na potęgę. Ja powiem wam szczerze, że te takie wybuchające gwiazdki jakoś tak mi się z Super Meat Boyem kojarzą. Czy się bałam, że nie doskoczę. Musiał, po prostu musiał. Znaczy, chcę wam zaprezentować, co tutaj się może wydarzyć.
jak na mnie pyknie. No właśnie w Super Meat Boy były te takie kulki, które wypuszczały, takie małe tam. To wyglądało jak w ogóle torebka. No kina, skup się. Skup się, powiedziałam! Nie to, że miała farta, bo odpaliło mi się. Nie, wrażliwość! I tu wam mogę od razu teraz powiedzieć, żebym umarła. Możemy kontynuować lub nie. Znaczy ja tam nie do końca wiem, jak ja mogę nad tymi skrzynkami na dole przeskoczyć, więc tak czy siak bym pewnie umarła, mając jedno serduszko. Ale cóż, mam nadzieję, że taki mały randomik z Venture Kida wam się podoba. I zdecydowanie, jeśli komuś się takie gierki dobrze kojarzą, tak mówię, Venture Kid jest na Steamie. I cóż, standardowo komentujcie, subskrybujcie, łapcie w górę mnie widziane, pozdrawiam, skina, trzymajcie się, cześć!